Witajcie kochani, Rafał z tej strony. Dzisiaj mamy kolejne wyzwanie, jeżeli chodzi o Mini 3 Pro i myślę, że to będzie też wyzwanie takie dosyć mocne, z górnej półki. A mianowicie wziąłem ze sobą też CineLiftera. Chciałem wykorzystać dwie bardzo fajne cechy. Jeżeli chodzi o CineLiftera, on ma bardzo duży udźwięk i lata jak FPV. Ma sporą rezerwę, prawie jak piątka, tylko z osłonami. Natomiast w Mini 3 Pro mamy w tej chwili filtr szary ND16. Mamy pełną kontrolę nad ekspozycją, jakbym miał drugiego pilota do dyspozycji, do pomocy, to byśmy mogli w pełni kontrolować nawet gimbala, czy zrobić ujęcia pionowe momentalnie. Spróbuję połączyć zalety tych dwóch produktów i zobaczymy, co się stanie, jeżeli dwie technologie się zderzą. Latałem już tak 3 razy, część kolegów takie rzeczy też robiła z YouTube'a i myślę, że to będzie fajne wyzwanie. Mam nadzieję, że nie rozwalę Mini 3 przy okazji. Spróbujmy zatem, startujemy. Wygląda w ten sposób Mini 3. Całkiem ładnie siedzi tutaj, myślę, na tym CineLifterze, na QAV Pro. Do tego oczywiście będziemy mieli połączenie i podgląd, będzie można nagrywać i zmienić parametry ekspozycji. Co prawda ja nie będę widział tego na bieżąco, bo będę miał podgląd z kamery FPV w goglach, czyli z tej kamery. No i aparatura, która będzie sterowała CineLifterem. Wszystko to zaczyna wyglądać dosyć ciekawie. Myślę, że będzie naprawdę super. Możemy startować, żeby się Mini nie zagrzał. Podgląd mam idealny. Tutaj wygląda to bardzo dobrze. Lecimy. Tutaj mały komentarz do pierwszego lotu, a mianowicie po pierwsze ostrość była dopiero po chwili chwycona, jak widzicie, kawałek wyciąłem na początku. Wiadomo, że gimbal zachowuje się trochę inaczej, on stabilizuje nam obraz, czyli to nie jest obraz FPV. Powinienem zrobić jeszcze próbę właśnie z ustawieniem gimbala w trybie FPV. To co mogę powiedzieć, tutaj też mamy inne pole widzenia na pewno niż w klasycznym GoPro czy kładach FPV, czy nawet w kamerce. Będzie to widać na przykładzie kolejnym, ale tutaj starałem się właśnie wykonywać spokojne ruchy, żeby pokazać te obiekty i żeby wyczuć, jak ten dron lata. CineLifter jest dosyć głośny, ale ma sporą rezerwę mocy. Fajnie go prowadziłem, też nie było bardzo dużego wiatru. Dość ładnie się sprawował. Mieliśmy podgląd cały czas, jeżeli chodzi o Mini 3 Pro, także kolory i całość ekspozycja wygląda rewelacyjnie. Oczywiście gdyby pole widzenia było trochę większe, byłoby może lepiej, na pewno lepiej. I tutaj pod tym względem też na pewno R2S jest ciekawszą propozycją, bo on ma ekwiwalent 22 mm, a tutaj mamy ekwiwalent 24. Ogólnie wyszło nieźle. Za chwilę zobaczycie mój drugi lot z komentarzem. Ten pierwszy był taki rozpoznawczy i też porównam całość, jeżeli chodzi o podgląd. Podgląd z kamery FPV, żebyście widzieli, jak duża jest różnica, jeżeli chodzi o widok w goglach, a to co rejestruje się i co rejestruje optyka z Mini 3 Pro. Doświadczenie bardzo fajne, no, tu leciałem ogólnie w miękkim terenie, głównie nad krzakami i nad trawą, ale już widać też, że gimbal mocno poziomuje całość i fajnie byłoby zrobić drugą taką próbę w trybie FPV. Na bieżąco też robiłem przerwy i wyciągałem wnioski, prześledziłem całe to nagranie, żebyśmy wiedzieli, jak ta sesja wygląda. Wiadomo, że inaczej byłoby z drugim operatorem. Natomiast eksperyment jak najbardziej. No tak, i za chwilę będzie mój komentarz już na bieżąco do drugiego lotu. Ojojoj, pięknie wyszło, filterek Enderowi robotę. I wychodzi naprawdę mega. Już widzę, że to był dobry pomysł. Tu wszystko jest gotowe, nowy akumulator, nagrywanie. I zrobimy sobie nagrywanie jeszcze ekranu i tego, co się dzieje z dronem. Damy go na tą stronę, radio damy tu i startujemy. Musiałem wystartować troszeczkę bardziej agresywnie. Możemy też polecieć teraz bardziej agresywnie, żebyście widzieli, co wyróżnia tego typu loty FPV dla osób, które nigdy nie latały. To jest w ogóle inna bajka, nie? Bo można robić na przykład puncze, dive delikatne. Tu mamy miękko wszędzie, więc pod tym względem jest super. Można by się też pokusić o jakiegoś flipa, ale widzicie, że specyfika lotu jest już zupełnie inna. To wygląda dobrze, można zrobić też jakieś manualne krążenie.
Tak jak teraz mamy manualne krążenie, gdzie bardzo ładnie teraz sobie zrobimy drobny punch i daj. I teraz go opuścimy tam pomiędzy drzewami, tu sobie przejdziemy, idealnie. Panowanie jest bardzo dobre, jeżeli chodzi o takiego drona. I ogólnie całość wygląda rewelacyjnie. Teraz chciałbym pod światło zrobić takie fajne okrążenia drzewa, tak jak tu. Tak jest, jeszcze raz. To jest akurat brzoza. Spróbujemy jeszcze raz sobie zrobić takie fajne... O, takie minięcie. Ekstra, o to mi chodziło dokładnie. Teraz poszalejmy kawałek i zaraz wracamy już do nas. I zrobimy trzecie ujęcie wertykalne. To było bliskie, close call. Całkiem fajnie mi się lata i dosyć odważnie. Mam nadzieję, że nie zgubimy miniacza. Także, że mu się nic nie stanie. Mam na niego kera, co prawda. Ale to nie znaczy, że musimy go od razu rozwalić, bo jeszcze parę takich fajnych prób można by zrobić, zanim skorzystamy pierwszy raz z ubezpieczenia. Dobre też jest to, że gdyby wyleciał, to jesteśmy w stanie po GPS-ie go znaleźć. Więc pod tym względem jest całkowita rewelacja. Tu wejdziemy sobie teraz tak. Wejdziemy sobie w coś ciasnego, na przykład tak. I będziemy powoli lądować tu przy nas. Zupełnie inaczej się lata FPV niż Maviciem. Zachęcam Was bardzo serdecznie do tego, żeby spróbować swoich sił, jeśli chodzi o FPV, chociaż trochę, chociaż na jakimś podstawowym zestawie. Ale ten zestaw, który ja mam cyfrowy, jest po prostu rewelacyjny i już te ceny są też w miarę jakieś rozsądne. Bo za 4000 można kupić ten zestaw combo DJI FPV, który kiedyś był za 6,5 obecnie, lekko używany. Dobra, słuchajcie, lądujemy. Dzięki za ten i zaraz wrócimy za drugi lot. I teraz wrócimy sobie i zrobimy trzeci za moment po weryfikacji. Są ujęcia wertykalne. Polecę 2 minuty i zobaczymy, jak to wygląda, dobra? Musiałem dać dosyć dużo mocy na początek przepustnicą, żeby on ruszył z miejsca i nabrał chociaż trochę dystansu. To, co widziałem teraz na podglądzie, jeszcze pole widzenia mamy w Mini 3 Pro węższe niż w FPV. Zwykle latam na przykład na GoPro i pole widzenia jest jednak duże. Więc tutaj, jak jestem blisko obiektów i w goglach to widzę w pewien sposób, to wcale nie znaczy, że tak samo będę to widział, czy tak samo się to nagra. Musimy być troszeczkę dalej obiektów. Ale tak poza tym to jest ok. Spróbujemy zrobić teraz punch. Piękny punch. Ujojoj. I dajwa zrobimy sobie. Delikatnego, takiego z czuciem, nie tak jak piątką całkiem. Słychać, że on piszczy. Ale mamy dajwa. Ładnie poszedł. Okrążamy sobie te kępy. Idzie elegancko. Mam nadzieję, że ten gimbal wytrzyma takie rzeczy. Wygląda na mocne ten gimbal. A jeśli nie wytrzyma, to go doślemy do serwisu. Ale wygląda to teraz naprawdę zacnie. Wracamy pod światło. Ja spróbuję się tak troszeczkę obrócić, żeby nie być centralnie pod światło. Tak się obrócimy i na skok polecimy troszkę wyżej. Jak się leci, to naprawdę fajne jest wrażenie. Nie wiem, jakie wrażenie będzie z tego filmu, bo Wy widzicie to już inaczej. Teraz mamy też film wertykalny, więc na pewno jest inaczej. Dobrze idzie ogólnie. Wylądujemy. Jeszcze mam trochę akumulatora i zmienimy mu na poziomy, ale porównam też nagrania z kamerki FPV z kamerką z DJI Mini 3 Pro.
Słuchajcie, na tych dwóch ujęciach widać dokładnie, jak potężna jest różnica pola widzenia. Po lewej stronie widzimy dokładnie zapis gogli i widać, jak zachowuje się ta kamera, jak ona się sprawuje i to, co ja widzę. Natomiast po prawej stronie widzimy już zapis pola widzenia z Mini 3 Pro. Jest to potężna różnica, zupełnie inaczej się leci. Jeżeli chodzi o FPV, oczywiście nie ma takiej stabilizacji, bo tu nie mamy gimbala, więc obraz nam się przechyla. Ma też dystorsję, jest dużo większe pole widzenia. Też mamy współczynnik proporcji 4/3, więc to wszystko wygląda zupełnie inaczej niż podczas latania dronem z gimbalem. Jeżeli ktoś myśli o lataniu FPV, to jednak faktycznie kamera jest zupełnie inna, też obraz w goglach i sam efekt zanurzenia jest inny. Oczywiście wygląda to lepiej w goglach niż tutaj w zapisie, więc jak lecicie, to tak naprawdę jest dużo jeszcze, myślę, że nawet 5 razy lepsze wrażenie niż ten zapis, który tutaj jest, bo wiadomo, że zapis w goglach też już zawiera te zakłócenia, które mamy podczas transmisji. Ale tak czy inaczej jest to fantastyczny materiał poglądowy, żeby zobaczyć sobie i stwierdzić, jak duże są różnice, jeżeli chodzi o pole widzenia w goglach, a pole widzenia z Mini 3 Pro. Słuchajcie, latało się naprawdę mega. Sprawdzamy teraz ten ostatni lot. Miałem duży akumulator, bo to był ten 2200 mAh, on jest dosyć ciężki. Polatałem 2,5 minuty na nim, ale wygląda to naprawdę dość solidnie. Zresztą widać, jak ładnie tło się separuje od tego drona. I patrzymy. Cholera, on mi tutaj chyba nie złapał ostrości. Czyżby? Czy trzeci lot był zawalony cały? Chociaż teraz złapał już. Czyli początek był taki, że musiał dostroić ostrość. No wygląda to w porządku. 50 klatek też robi robotę i ta optyka jest naprawdę dobra. Plus do tego filterek, który dokleiłem klejem na gorąco. Tak to wygląda, ta moja instalacja w tej chwili. Ale ujęcia wyglądają zacnie. Może nie idealnie pod słońce, ale przynajmniej tak z boku jak jest. I te minięcia są bardzo zacne. Podoba mi się. Słuchajcie, projekt jest ok. A obawiałem się trochę, że to jest głupi pomysł, że rozwalę miniacza, ale widzę, że nawet się nie przegrzał. Miał chłodzenie i nawet nie wyczerpał się akumulator. Można nim teraz jeszcze polatać. To jest mega sposób na przedłużenie też pracy akumulatora. Wygląda to w porządku. Słuchajcie, dzięki za uwagę. Projekt był naprawdę mega, zacny projekt i bardzo mi się podobał. Warto ryzykować, warto kupić też DJI Care. Całość rewelacyjnie i miniacz dobrze zniósł tą wycieczkę. Nic mu się nie stało, nawet się szkiełko nie odkleiło. Także jest w porządku i wszystko gra bardzo dobrze. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Dla osób, które zaczynają, zachęcam Was bardzo serdecznie do tego, żeby zacząć przygodę z dronem, bo to jest w ogóle inna jakość życia, jak się lata. Inaczej postrzegasz świat, inaczej wszystko wygląda. Zupełnie inaczej, z perspektywy. Znajdziecie w załączeniu, w opisie pod filmem, mój darmowy warsztat. Trzeba koniecznie z niego skorzystać. Tam pomogę Ci wybrać drona, określić swoją misję, co chcesz robić, następne kroki do rozwoju, żebyś nie tracił czasu, kasy i żeby to wszystko poszło dużo łatwiej niż mnie na przykład poszło, gdzie musiałem sam wyważać te drzwi. Widzimy się w kolejnym epizodzie już niedługo. Do zobaczenia. Cześć!